No witam wszystkich serdecznie na kanale z grubej rury. Muszę przesunąć trochę tą armatę moją, bo w ogóle mnie nie widać. Co zrobiłem z moim karabinem? Dołożyłem tłumik dźwięku łóżka. Pokażę wam przy najbliższym strzelaniu, jak tłumi. No, dupy nie urywa, natomiast odczuwam jednak to wytłumienie. Dołożyłem lunetkę Meopte Optikę 6. 3.18x50 z krzyżem w pierwszym planie MRAT 1. Świetny krzyż, pozwala mi nanosić poprawki bez kręcenia bębnami. 3.18, 18 świetnie mi się sprawdza, 15-18 na dalekim dystansie, natomiast trójeczka w myślistwie mogę używać na polowaniach zbiorowych tego celownika bez problemu. Wyraźne kliki, celownik świetny, ponieważ za paralaksą mamy boczną regulację wiatrową, jest ona zabezpieczona, natomiast górna możemy do góry ciągnąć wieżyczkę, odblokowujemy. Mamy bardzo wyraźne kliki, bardzo mi się to podoba. Świetna jakość celownika. Bardzo dziękuję Kamilowi ze sklepu Twoja Broń. Bo na tłumiku dalej mam świetne skupienie w 50-groszówce. To świadczy, ludzie, wszystko się mieści. Zapraszam na strzelnicę i do szboru. Przypinał jakąś tarczę. Ja miałem dwa. No i co macie do tego skupienia? No. Tu złapałem pierwszy strzał. Tutaj podwójnie. No to teraz sprawdzimy tłumienie łuczy. Będziecie słyszeć chyba, nie? No i od razu pokażę wam celność. To jest piękne skupienie, proszę w pamięć. Franki Warmint uwielbia amunicję Sako Super Hammer Head 9,7 na 150 grain. Nic mu się nie zmieniło. Strzela bardzo celnie. Ja jestem zadowolony z tego zestawu. Tłumiczek, jak słyszeliście sami, dupy nie urywa, ale coś tam tłumi. Celność na ciężkim Czechu 180 grainów, 11,7 soft point. No to na kompensatorze miałem, strzelałem w 50 groszy. Jak założyłem tłumik dźwięku łóżka, to spadło mi prawie do 2 moa i obniżył się punkt trafienia. Trafienia miałem o 10 cm poniżej. Natomiast jak zdobyłem swoją kochaną amunicję sakowską, to właściwie strzela w punkt, no, tak jak strzelał na kompensatorze, tak jak z tłumikiem. No może troszeczkę pogorszyła się celność, ale nie ma żadnego zauważalnego opadu. Dashboard.